Dobra, widzimy. W prezencie się zamknęli. Dobra, pana to. Jak oni wyjdą, to będzie hit, nie? Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Fortnite. W ostatnim odcinku udało nam się odblokować Wolverina, a dzisiaj, moi kochani, udamy się wraz z moją ekipą do Piszczącej Puszczy i będziemy udawali kilka bossów naraz, co z pewnością będzie mega zabawne. Piszcząca Puszcza jest teraz bardzo oblegana przez innych graczy, ponieważ ostatnie zadanie, aby odblokować skin Jamesa Logana Howelta, brzmi: pokonaj Wolverina. Ja na szczęście tą misję już mam za sobą, zaliczyłem to zadanie, a wy dajcie znać w komentarzu, ile razy musieliście polecić na Piszczącą Puszczę, aby spotkać Wolverina. Jak widzicie, moi drodzy, ja dzisiaj jestem ubrany w barwy Monte, a to dlatego, że Monte organizuje turniej w Fortnite, który nazywa się Be Right Back Cup featuring Fortnite, a w puli nagród jest do zgarnięcia aż 16 tysięcy złotych. Za pierwsze miejsce do zgarnięcia jest 7 tysięcy złotych, za drugie miejsce 5 tysięcy złotych, a za trzecie 2 tysiące złotych. Osoby, które zajmą miejsce poza podium, niech się nie martwią, bo dla was też przewidziane są nagrody. Czwarte miejsce zgarnia po 1000 złotych, a piąte i szóste miejsce po 500 złotych. Turniej odbędzie się już w tą niedzielę, czyli 4 października o godzinie 16, więc jeżeli gracie w Fortnite'a, podzicie się w tą gierkę, chcielibyście zawalczyć o przekozackie nagrody i przy okazji dobrze się bawić, no to moi drodzy, wbijajcie w link, który znajduje się w opisie, tam zaczerpniecie wszystkich dodatkowych informacji dotyczących turnieju. Nie tylko Fortnite'owe świry mogą wziąć udział w turnieju Monte Snack Be Right Back Cup, ponieważ Monte Snack Be Right Back Cup przewidział jeszcze turnieje w inne gierki. Przerwa od grania nie musi być nużąca, a Monte chce ci to udowodnić. Jak? Przygotowaliśmy dla ciebie super turniej z serii Be Right Back, które dadzą ci masę gamingowych emocji. Nieważne, czy sam weźmiesz w nich udział, czy będziesz je oglądał. A szybka szama w postaci Monte Snacka da ci słodką chwilę przyjemności pomiędzy meczami. League of Legends, Brawl Stars, Clash Royale, Fortnite, Legends of Runeterra oraz Teamfight Tactics. Link do całego turnieju znajdziecie w opisie, więc koniecznie go sprawdźcie. A teraz, moi drodzy, ja już nie przedłużam i bierzmy się za udawanie Wolverina. Dobra, moi kochani, zaczynamy trollowanie. Jest dzisiaj ze mną Szaku. Siema, gościu. Siema, siema, witam. Będę używał tej przekozackiej emotki. Uwaga, Szaku, ktoś idzie, patrz, ale nie widzi. Nie widzi mnie. Jest mnie w domku chyba, nie? Tak, jest cię w domku, no. Chłop chodzi, ale mnie nie widzi, stary, naprawdę. Ja tutaj będę chodził, nie? Że jakbym padł, to zeskakujesz na niego i go resetujesz. On będzie myślał, że ja jestem Wolverinem? Czekaj. Ty strzaił się, dobra! Nie, no to nie, no chłop myślał, że jestem Wolverinem chyba. Czy mi się wydaje, bo nie wiem. Jest taka opcja. O! Nie. A tu srebrny Wolverine. No to nieźle. Dobra, widzę chłopa. Udaję. Dobra, dobra. No myślisz, że jestem Wolverinem, czy nie? Tak, opluł mnie. Nie no, padłem. Jednak nie dał się nabrać. Dawaj, dawaj go. Jak leżę? Jak ja mam dawać? Znaczy, ja mówię do siebie. Okej. Okay. Czy on jest? Za tobą. Ma rybkę. Tak, uważaj no. Dobra. Lewitującą rybkę ma, dobra. Ale opluł mnie, nie? A opluł cię totalnie. Opluł mnie totalnie i zajął się... Tak, chciał mnie przyciągnąć hakiem, to prawda. Ludzie się nabierają na fejkowego Wolverina, coś pięknego. Ciekawe, jak ludzie zareagują na Wolverina z latawcem w ręku, co myślisz? Myślę, że na pewno dobrze. Dobra, lecimy. Zobaczymy, co się tu będzie odwalało w tym momencie. Ja tam trzymam odległość bezpieczną, 2 metry. Dobrze, dobrze. Maseczkę masz? Biegnę z latawcem, widzę chłopa. Nic nie robię, przebiegam koło niego. Chłop w szoku. Ktoś chyba strzela, ktoś do ciebie. Chłop w szoku. Że ten bambik nie widział mnie? Dawaj go! Na co ty czekasz? Że chłop w ogóle mnie nie widział, co chodzi. Dobra, dobra. O, on coś gra jednak, to nie był jakiś placek. On gra, to nie był bot. To jakim cudem mnie nie widział, się koło niego przebiegł sobie Wolverine z latawcem. Nie no, XD. Idę. Ale się pięknie poruszasz. Z gracją i z finesją, ta. Idzie, idzie. Hop, Wolverine'em. Idzie. Dawaj go. Chciałeś Wolverina przechytrzyć, to masz! Kolejny leci. Widzę, widzę. Woohoo! Wolverine is back! Ała, plecy! Ja pierdzielę. Co to za świr? Widzisz go? A on tam chyba coś lutuje, nie? Lutuje, lutuje. Ale nie wie, czy ja jestem, czy nie jestem. Dobra, widzi mnie. W prezencie się zamknęli. Dobra, pana to. Jak oni wyjdą, to będzie hit, nie? Stary, oni zbledli, nie wiedzieli, co mają zrobić ze sobą, nie? Przez chwilę. Nie, nie, to było coś pięknego, nie?
I Szaku, bomba! Ależ to żeś pięknie zrobił! Aj! Nie no, 3 HP! Ale ładnie! Oni tak spatrzyli? Jakim cudem Wolverine sobie siedzi? Piękne. Kroki. Tak, chłop mnie dojeżdża. Leży. Jaka buła, co to było? Bomba w czosnek, no niestety nie zdążyłem udawać, wiesz? Nie zdążyłem tego zrobić. Nie wiem, żeś mnie teraz zaskoczył. Ale mu to wcisnąłem, coś pięknego. Mordeczki, jest przede mną Wolverine. Idę się z nim zmierzyć. Też będę udawał Wolverina, zobaczymy jak zareaguje na mnie. No, wydaje mi się, że cię wywęszy, ale dobra. No, sprawdźmy to. Gościu, wracaj mi tutaj. Gęsiego mówisz? Tak. Zleciamy? Normalnie idę za chłopem. Weź mu dmuchnij w plecy. Nie działa, nie działa. Wszak on idzie w twoim kierunku. Widzę chłopa, będzie go atakował? Patrz, chłop z zielenią, nie wie który to jest. Patrz, widzisz to? Zobacz. Ktoś kogoś zaatakował. Wolverine się zdenerwował. Dobra, ja idę. Leci na chłopa, leci na chłopa. Widzę, ale poszedł. I jak co? Terminator. I co jest, gościu? Głupio ci, głupio ci teraz? Głupio ci teraz? Przeszukam Hama jeszcze. A jak? Będę chciał je, no oczywiście tak. Wow, jeszcze miał charge'a, koks totalny, dobra. Strzelił. Dobra, nice. Czy ty przypadkiem nie musisz oddać szponu Wolverina prawdziwemu Wolverinowi? No nie wiem, ja mam pazury, ty ich nie masz. Zobacz, mam do ciebie podejść, gościu? No. Dobra, go. Koks totalny, stary. Lecę Wolverinem od razu na niego. Dogonię go. I co, gościu? Teraz powiesz na to. Chcesz tylko strollować? Chłop jest? Na domku do trolla? Widzę go. Gościu. No wiesz, że ty, to nie ty. Tam, wiesz, że ty. Ja, to nie ja. Padnę! Żyję! Nice! Myślałem, że się wyłożę. Nie no, ten Wolverine to jest kozak. Jak ja mogę udawać całe życie Wolverina? Z takim oczywiście supportem przekozackim. Gdzie się strefa kończy? Kurczę, na wodzie dopiero! Ja dziękuję, to go! Ty, ale dziwna strefa. Dawaj, rekin. Tutaj, gościu, do mnie. O, no tu. Chodź, się zmierzymy. No, dawaj. Masz! Widziałeś? Zrobiłem z ciebie... Ho, ho! Zrobię z ciebie sushi! Chodź tu, rybka, dokąd? Ryba! Co ty, ryba? Wracaj mi tutaj. Plecy! Mamy. Nic go nie trafiłem. Na białe. Na białe ma. 35, na dole jeszcze kolejne idzie jak coś. Cię szukuję. Tu idzie do was, do góry. Nie mam ammo. Gdzie jechał? Tak, leży. Kolejni jak coś. Okay. Walam do nas z rakiet. 52. Leżę, najgorzej, zabiję mnie. Ajajaj. No niestety, te szpony nie zadziałały tak jak miały zadziałać. Leży. Pomóżcie The Longs. Jeszcze tutaj po drugiej stronie. Leży jeden. Nice. Dawaj. Ten rekin co nam pomaga. Leży. Dobra, pięknie, ładnie. GG. No Farela niestety nie odrodzicie, więc musicie grać już sami, bez mojej pomocy. Tak jest. Weź te buki bomby i tam niech wszyscy tańczą. I Wolverina weź. Mianuję cię zastępcą Wolverina. Dobra, ja lecę z tym szponem na niego. Dobra, patrzę. Jest to na górce, nie? Dobrze, The Longs, tak się wyjaśnia chłopów, dobrze. Dobra, jest Wolverine, dawaj. Wpadasz tam na ostro. Dobrze. Przeszukaj. Przeszukuję. Okej. Panowie i panie, jedna osoba wam została. Ale że Szaku ma 7 kili? Niemożliwe. Ale że Szaku jest takim kozakiem, a Farel wącha kwiatki od spodu już dawno temu. Dawaj, Dylongs, na dół, bierz szpony i wbijaj do tego budynku. To? On gdzieś tam jest na dole. A nie ma Skybase'a? Czy tam Skybase? Nie. Wow, tu jest. Ja mam pomysł. I Dylongs? Dostał. Dawaj, bierzaj w niego z tymi szponami. Ale go zmęczyliście, ja dziękuję. On jeszcze żyje! Na górę uciekł. Dobra, dawaj, gonisz go, chłopa! Ja z pewnością już spadłem w ostatnim odcinku.
Ładna była, 120, nice. Brawo, brawo. Także moi drodzy, to było na tyle dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Ja się mega uśmiałem. Mam nadzieję, że wy również. Jeżeli chcecie więcej tego typu filmów, strzelajcie łapeczki w górę, 10 tysięcy łapek i nagrywamy kolejnego trolla albo kolejne udawanie jakiegoś mitycznego bossa. Ja już się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!